Jest z nami pan prezes Marat Nevredinov z Europy. Panie prezesie, doświadczenia pandemii dla wszystkich były trudne, ale w jednej rzeczy właściwie zyskaliśmy. Staliśmy się bardziej cyfrowi. Czy klienci korzystają z tych swoich nowych umiejętności? Czy stali się bardziej cyfrowi? Jak kupują ubezpieczenia dzisiaj? Dzień dobry. Odpowiadając krótko, tak, oczywiście, że skorzystaliśmy jako branża na większej cyfryzacji, na tym, że przez większą część ubiegłego roku oddziały ubezpieczycieli, jak również placówki bankowe, które sprzedają ubezpieczenie, sieci sklepów, biura podróży, to wszystko było pozamykane i rzeczywiście świat ubezpieczeń przeniósł się do z tak zwanego realu do wirtualu. Natomiast ja bym jeszcze jakby zanim odpowiem na pytanie w szczegółach, chciałbym powiedzieć, że warto zwrócić uwagę na to, że branża ubezpieczeniowa niczym się nie różni od reszty gospodarki. Tak samo jak klienci zaczęli bardziej korzystać z e-commerce, tak samo jak zaczęli obcować z innym sposobem kupowania zarówno produktów, jak i usług w kanale zdalnym, to tak samo to dotarło do ubezpieczeń. Prawdą jest, że to, co my akurat jako Europa głosimy od wielu lat, że dojdziemy do momentu, w którym kanał agencyjny oczywiście nie zniknie, ale będzie zrównoważony dostępem zdalnym, to się przyspieszyło. Tak, i my bardzo się cieszymy z tego, że to się dzieje i odpowiadamy wprowadzając rozwiązania. Co w takim razie nowego w ofercie Europy? Przede wszystkim wprowadziliśmy zupełnie nową aplikację, która się nazywa Up2You i jest to aplikacja dla osób korzystających z ubezpieczenia w modelu Pay As You Use, czyli kupujemy ubezpieczenie w chwili, w której rzeczywiście tego potrzebujemy i ubezpieczenie może obowiązywać od 4 godzin w zasadzie. Wprowadziliśmy wiele nowych dodatkowych produktów, chociażby w kontekście COVID-u. W tej chwili to, co sprzedajemy zarówno przez banki, jak i przez firmy, przez biuro podróży, to jest zupełnie inna oferta, jeśli chodzi zarówno o jakość, jak i o wypełnienie tego i staramy się, żeby element COVID-u był uwzględniony. A po trzecie, bardzo mnie cieszy, że my w końcu jako branża i my jako firma wygląda na to, że znaleźliśmy sposób, żeby te tak zwane kontekstowe ubezpieczenia lub jak to się w sposób modny mówi embedded insurance, znaleźliśmy sposób, w jaki sposób do klienta z taką ofertą dotrzeć, czyli ubezpieczenie kontekstowe dla klienta w chwili, w miejscu, za cenę i w momencie, w którym tego klient najbardziej potrzebuje. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.